Hej siemanko, witam Was serdecznie. Ja jestem Kuba z kanału Kolejna Przygoda. Za kamerą asystentka Ania, a my w dzisiejszym odcinku przetestujemy małą polską rację żywnościową, żołnierską menu mięso z kaszą gryczaną. Takich testów na YouTube jest całkiem sporo, ale mało jest ich w terenie tak naprawdę, tam gdzie de facto powinno się to jeść. No bo co to za sztuka taką rację przygotować sobie w domu. No i dodatkowo mamy dzisiaj jakieś około 0 stopni, może 1, więc przetestujemy, czy ten podgrzewacz chemiczny, który jest zawarty w tej racji żywnościowej, w ogóle do czegokolwiek się nadaje w takich temperaturach, czy to będzie po prostu nie wypał. No ale zatem o tym dowiemy się za chwileczkę. Ja rozpakuję tą rację i okaże się, co jest w środku. No dobra, otwieramy racyjkę. Pamiętajcie, że żeby się tym posilić, to trzeba niestety mieć nóż, ponieważ producent nie przewidział tutaj rozrywania tego. Może tutaj dobrze, bo przypadkowo się nie otworzy w żaden sposób, ale nóż zawsze warto ze sobą mieć. I teraz tak, z czego składa się taka racja żywnościowa? Tutaj Wam pokażę. Po pierwsze mamy konserwę tyrolską. Pierwsza rzecz. Do konserwy tyrolskiej mamy, o akurat się wyjęło, suchary specjalne SU1 piastowskie. No, cukiereczki, guma do rzucia, sól, pieprz, taśma życia, wiadomo, potrzebna rzecz. Po każdym posiłku może się zdarzyć mała rewolucja. Mieszanka owoców liofilizowanych. No, nieźle. Mamy także, o proszę bardzo, no jakby tutaj ktoś miał aktywny dzień, no to jest koncentrat napoju izotonicznego do rozrobienia w wodzie. Kolejna rzecz tutaj, to jest nasze główne danie, o to co nas będzie najbardziej interesowało, czyli mięso z kaszą gryczaną. Do tego mięsa z kaszą gryczaną, no właśnie to jest to, co mnie najbardziej interesuje w tym momencie. Czy w temperaturze 0 stopni ten podgrzewacz chemiczny, bezpłomieniowy, on da radę zagrzać tą kaszę, żeby to rzeczywiście miało jakiś sens? Wierzę, że da radę, ale przetestować zawsze warto, sobie w takich warunkach laboratoryjnych. Słomeczka, proszę bardzo, do napoju. Wszystkie nasze sztućce, którym musimy otrzaskać całą rację, czyli łyżka oraz serwetka, żeby potem wytrzeć sobie buzię. Co tu jeszcze mamy? Woreczkę. No już niewiele zostało. Jeszcze jedne suchary piastowskie zostały. I do tego wszystkiego batonik owocowo-zbożowy o smaku morelowym, na który będę miał dzisiaj małą alternatywę, jeżeli będziecie chcieli sobie po prostu spróbować, jak taki batonik smakuje. Nie dokładnie taki smak, ale bardzo podobny. To jest możliwość kupienia w popularnym dyskoncie takiego batonika, żeby móc po prostu sobie w małym koszcie spróbować, co tam jest. No i niestety to już jest wszystko. Więc zabieramy się za chwilkę za pierwszy posiłek i jeszcze małe przewiteczki, z czego to wszystko się składa. Dobra, już wszystko mamy ogarnięte, wszystko tutaj wiemy, z czego się składa taka racyjka, no to zaczniemy ją paszować. Zaczniemy od izotoniku, no żeby było co tutaj się napić. Proszę bardzo, tutaj nie mam tego problemu z samej racji, żeby otworzyć nie trzeba mieć nożyka. Prosta sprawa. Mam tutaj jakiś kubek podróżnika, elegancko. Jak kolejna przygoda, to musimy taki kubek, prawda? Wsypujemy taki białawy proszeczek, nic tutaj odkrywczego raczej nie ma. I przechodzimy teraz do elementu, którego trzeba dodać do racji żywnościowej, ponieważ nie ma go w samym zestawie, mianowicie trzeba mieć ze sobą ekstra wodę, bo tego od racji żywnościowej nie ma. Ona będzie nam potrzebna i do picia, do napoju oraz do podgrzania samego dania głównego, którym zajmiemy się później. Ale tutaj teraz wlewamy. No, wygląda to tak średniawo. No i tak się lekko pieni, ale jak go się tutaj zamiesza, o, otrzymujemy taki zielonkawo-żółtawy posmak. No i teraz zobaczymy, jak to smakuje. No dobrze, pierwszy test smaku, pierwsza pozycja naszej tutaj racji żywnościowej. Izotonik. No
taki lekko cytrynowy posmak, ale bez jakiegoś takiego konkretnego smaku. Na szczęście nie odrzuca, spokojnie można się napić, energii też jakiejś dostarczy. Przechodzimy teraz do pierwszego posiłku naszego. Naszym pierwszym posiłkiem będzie konserwa tyrolska oraz suchary specjalne. Tutaj akurat w tej wersji racji żywnościowej mamy dwie paczki sucharów na jedną konserwę. Czasami była to w różnych konfiguracjach, wspomnę o tym później, ale tutaj akurat jest na bogato, będziemy mogli sobie spokojnie zjeść suchara z konserwą. Jak widać, można paczkę otworzyć bez jakiegoś większego kłopotu. Jak ktoś by chciał zobaczyć, jak taki sucharek smakuje, jest też dostępny w dyskoncie tutaj wersja alternatywna. Troszkę bardziej miękka niż ta z racji żywnościowej. One nazywają się bieszczadzkie suchary. Można to normalnie kupić w sklepie. Nie ma większego kłopotu. Ale jak ktoś się uprze, że chce koniecznie suchary specjalne wypróbować, no to też są dostępne jako propozycja taka indywidualna. Nie trzeba ich kupować w racji żywnościowej. Można dostać w internecie, a także w sklepach niektórych stacjonarnych te sucharki. W każdym razie spróbujmy, jak to smakuje. No. Chrupkie, ale takie, że zębów nie łamie, więc jest ok. No i konserwa tyrolska. Wszystko oczywiście opędzujemy naszą łyżką, którą już rozpakowałem do mieszania izotonika. Zobaczmy to. Zielonka wieprzowa, połowa steryzowana. 75% mięsa wieprzowego, 19% mięsa wołowego. Nie jest tak źle. Zobaczmy. Otwórzmy ją. Dobrze. Całe została rozpryczętowana i mamy taki oto tutaj wygląd. Czy jest ostrość, pani asystentko? Jest ostrość tutaj? Nie jest ostrość. Proszę bardzo. No i dobrze, mamy już ją otworzoną i teraz jak ją zjeść? Bierzemy oczywiście naszą łychę, bo nią opędzujemy dzisiaj całe danie. Wbijamy tutaj naszą mieloneczkę, zaraz wam przekroję ją nosikiem, pokażę wam, jak przekroju wygląda, ale najpierw spróbuję, jak ona smakuje. Bierzemy tego sucharka, bierzemy tę mielonkę, zagryzamy sucharem. O, jak widać, to twardawy, ale zjadliwy. Ja całość oceniam, powiem szczerze, na dobre. Może nie jest to wybitne danie, czyli ta miloneczka i ten suchar może nie jest jakaś wybitna, ale naprawdę jest zjadliwa. Nie ma jakichś tam, nie wiadomo, jakichś rzeczy w środku, jakichś skór takich, co się ciągną i ciężko je jakoś rozgryźć. Przykryjmy tutaj. O, jak tu się udają wyjąć, tak żeby się nie rozpadło wszystko. Dobrze. I mielonka wygląda w taki oto sposób. Pani asystentko, widać dobrze? Widać pięknie, tak? Pani asystentka pokazuje. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Wiadomo, mielonka to jakieś tam jedzenie z Wersalu, to nie jest. No ale jest naprawdę poprawna, o takim łagodnym smaku. Nie za słonym, nie za ostrym, nie za tłustym, takim powiedzmy dla każdego, żeby nikt nie poczuł się w jakiś sposób urażony. No i tą łyżeczką i tym sucharkiem już poza kadrem, ponieważ tutaj troszkę chłodno i chcę troszkę przyspieszyć tempo tego wszystkiego, a nie chcę wam tutaj laskać na kamerze, więc ja sobie to opędzluję i jak będę dojdę do etapu kolejnego dania, to już was zaproszę i wspólnie spróbujemy kolejnej pozycji. No i my poza kadrem opędzlowaliśmy elegancko tą łyżką wspólnie z asystentką naszą konserwę tyrolską i teraz bierzemy się za danie główne, mianowicie będzie to kasza, właściwie mięso z kaszą gryczaną, 300 gramów, całkiem przyzwoita porcyjka. To musimy zdjąć i na razie jeszcze samego dania nie otwieramy, ponieważ musimy je zagrzać tym oto podgrzewaczem chemicznym. Nie jest to ciężkie, żeby to użyć, ale jakiś taki prosty tutorial zaraz wam tu przekonam. Znaczy przekonam.
wykonam. Jest tu otwierać. Proszę bardzo. Zerwijcie to. Tutaj nie ma jakiejś konkretnej linii, po której to idzie, a tak starajcie się w miarę równo to zerwać, żeby potem łatwiej było zakręcić to wszystko. Tu jest nasze chemiczne coś, co podgrzewa, kiedy zalejemy to wodą. I teraz tak, prosta sprawa. Wkładamy nasze danie do środka. Proszę bardzo. I jest tutaj poziom, do którego trzeba nalać wody już w momencie, kiedy mamy danie w środku, więc ja wezmę tutaj wodę. Damy do pionu. I teraz ja zaleję to wodą. Pani Stenka nie powie, kiedy stop. Już? Tak, tak. Za dużo, tak? Mhm. Dobra, jak za dużo, to nic się nie stanie. Teraz zakręcamy w tą stronę i teraz pamiętajcie, żeby tym zakręceniem włożyć sobie do tego papierku i żeby to było na górze, bo ja pierwotnie, jak pierwszy raz używałem, to położyłem w drugą stronę, no i woda mi zaczęła wyciekać na podłogę. W momencie, kiedy by się nie chciał aktywować, to trzeba troszkę potrząsnąć i on powinien się aktywować. Czasami to potrwa 10 sekund, nawet czasami 20 sekund. Jeszcze nie zdarzył mi się uszkodzony, jakby żeby nie podgrzewał, ale raz mi się zdarzyło, że nawet tam po ponad minucie zaczął podgrzewać. Więc my poczekajmy chwileczkę, aż ten podgrzewacz tutaj się ogarnie. Miejmy nadzieję, że się zagrzeje. I przypomnę jeszcze, co mamy dalej. Potem mamy już deserek, mieszankę owoców liofilizowanych. Na początku je można jeść w dwóch wersjach, tak? Można je sobie po prostu skubać z torebki, ale można je też zalać wodą. Ja spróbuję i tak. Zobaczymy, w której wersji będą smaczniejsze. Zostały mi jedne suchary piastowskie, akurat w tej racji żywnościowej to takie do pochrupania. W niektórych może brakować, na przykład mam tutaj inne danie z jakiejś innej mojej racji, którą kiedyś próbowałem. Bigos z kiełbasą. W tej wersji radzę komuś sobie dokupić właśnie wcześniej wspominane bieszczadzkie suchary albo suchary specjalne, no bo tam do Bigosu fajnie byłoby mieć jednak te sucharki. A z racji, że tam jest zamiast owoców liofilizowanych jest na przykład dżem, no to do tej jedne sucharki zjemy do mielonki, drugie zjemy do dżemu, więc jakby do tego dania już nie ma, więc fajnie mieć ekstra coś. No i deserek w postaci batonika, na który też oczywiście będę miał dla Was na samym końcu alternatywkę, którą możecie sobie wypróbować. Ja tutaj łyknę sobie jeszcze mojego izotonika i zobaczę, czy moje danie chwyciło. Chyba powoli chwyca, ale jeszcze ten podgrzewacz jakby nie chwycił. Ja tu pokombinuję z nim troszeczkę, potrząsnę, poczekam i widzimy się, jak już podgrzewacz chwyci i zobaczycie, może będą jakieś walory, efekty takie wizualne, typu też para, dym i tego typu sprawy. Ja tu z nim powalczę i za chwilę się widzimy. No i co? Żołnierz głodny będzie? Siedzisz w okopach i mieszasz. No. Czekasz, aż ci się podgrzeje. Tak. No i wypaść bita, no. Emio, działaj! Działaj. Dobra. Chwycił! Gorące? Nie, gorące nie, ale bałem się, że go nie włożę do środka. Jak mówiłem, trochę za dużo wody wlałem. Gejzer. I powstał tutaj taki mały... O kurde. Gejzer. Gejzerek, tak. Więc jak zalejecie troszkę za dużo wody, to będziecie mieli takie coś. Ale jak widać, napęczniało. Musicie mi wiedzieć, że jest ciepłe, bo już tutaj jakby... Przy samym tym nie jestem w stanie chwycić. Ja to po prostu odłożę na ziemię. Odłożę to na ziemię. Zobaczę, która jest godzina.
i za jakieś, myślę, że 13 minut do tego wrócę, więc myślałem, że będę głodny, ale jednak coś ciepłego zjem. Więc widzimy się już za chwilę. Nie było się bez niespodzianek, ale udało się na szczęście podgrzać. Mamy nasze danie, wyjmujemy je z podgrzewacza. Uch, cieplutkie, muszę przyznać. Ten podgrzewacz jest cieplutki, zobaczymy jak będzie z daniem samym sobie. Ale to właśnie jest taki test, którego jestem ciekaw, bo nie widziałem takiego testu w internecie. Czy przy 0 stopniu, przy 0 stopni Celsjusza na dworze, ten podgrzewacz działa? Ale chyba powinien działać, bo patrzcie, jak z niego para leci. Na razie tutaj rzucę. I otwieramy. Jeśli mógłbym prosić tutaj o bliżonko, to będę bardzo wdzięczny. Dobrze. I tak oto wygląda nasze danie. Jak widzę, całkiem sporo nawet mięsa jest. Bo to ma być w końcu mięso z kaszą gryczoną, a nie kasza gryczona z mięsem. Mamy troszeczkę tutaj mięsa. Mamy też troszeczkę kaszy jako całość. Ja to spróbuję tutaj poza kadrem. O, i smacznego. Spróbujemy. No dobrze. Powiem wam tak, w smaku jest takie... jest ok, nie ma tragedii jak dla mnie, ale tutaj mamy przybory żołnierza pierwszej pomocy, których jest tak, cukierki, które sobie zjemy później, jest nie ma do rzucia, rączki, żeby wyczyć, nie to, że my ją przed jedzeniem, ja umyję w tym wypadku po jedzeniu, jest także sól oraz powinien być tutaj pieprz. I jest, ja użyję, powiem wam, i tego, ponieważ jeżeli chodzi o doprawienie tego dania, to jest ono takie szpitalne, bym powiedział, jak dla mnie. Ale ja to lubię akurat dać przyprawę, chociaż są ludzie tutaj, pani asystentka mówi, że ja akurat sobie mało daję, ale ona to daje bardzo dużo, więc się nie przejmuję. Soli tam troszeczkę, bo nie ma co z solą przesadzać. Pieprz dałem cały, jaki jest i spróbujmy teraz, trochę zabełtajmy delikatnie, oj, nie widzicie tego, ale ja to zjem spokojnie, w końcu jak człowiek głodny to zje. Jak dla mnie tragedii nie ma, może nie jest jakieś wybitne, ale naprawdę tragedii nie ma, jeżeli chodzi o ciepłotę, jest takie letniawe. Gorące nie jest. Myślę, że to po prostu ciężko tą całą masę, tą względnie niewielką temperaturą, którą ten podgrzewacz daje. On tam ten podgrzewacz daje tak, że w rękach ciężko utrzymać, ale to nie jest jakaś niesamowita temperatura, więc myślę, że żeby zagrzać to jakby tak, żeby to przenikło do środka, to naprawdę trochę czasu by wymagało. Więc jest to letniawe, ale tragedii nie ma. Zjeść można. Chociaż nie będę ukrywał, że w domu jadłem ciekawsze rzeczy. Chociaż mówię, tragedii nie ma. Ale ja sobie tutaj opędzluję to poza kadrem i zapraszam was na batonik, który wam też pokażę oczywiście w wersji takiej nieracyjnej, którą można sobie załatwić w bardzo łatwy sposób, oraz mieszankę owoców lyofilizowanych. Widzimy się już za chwilę. Danie główne zjedzone i możemy przejść do deserku. Na deser mamy całkiem sporo w tej racji, to jest mieszanka owoców, batonik, mamy cukierek o nazwie Diki, więc to chyba dla kobiet, jak żołnierze kobiece są tutaj. Cytrynowy to jest w ogóle ten batonik, nie batonik, tylko cukierek. Kofika, który jak ja nie lubię kawy, to naprawdę ma taki fajny taki smak kawowy. Xylitol, czyli guma do rzucia. Tego nie. To na deser to się nie nadaje. Tak, tam jakieś elementy, którymi zakończymy całą naszą przygodę. Otwieram mieszankę owoców liofilizowanych. Proszę bardzo. Jest tutaj breczek strunowy. I to wygląda w taki sposób. Są to po prostu owoce, które zostały pozbawione wody. Ale leciutkie, masakra. W ogóle praktycznie tego nie czuję na dłoni. Widać pani asystentko to? Bliżej, tak? Tutaj widać.
Ja pokażę może pojedynczą sztukę jeszcze tak do kamery bezpośrednio. Proszę bardzo, suszona tutaj. Właśnie nie suszona, liofilizowana truskawka. Czyli owoce totalnie pozbawione wody. Śmieszne jest w ogóle, bo to tyle na ręku, a rzecz się to nic nie waży w ogóle. Masakra. Pani asystentka, chcesz spróbować? Poproszę. Chcę. Proszę, truskaweczkę. Ja nie jestem tutaj największym fanem, ale jest to okej. Okay. A dla pani? Ja bym były napowietrzone. Napowietrzone? Mhm. Nie wiem, już takie może. W każdym razie czuć w każdym razie owoce, tak? Czuć, że to jest truskawka. To. Jakaś wiśnia, czy coś w tym stylu. Jest to taka wersja właśnie na sucho. To można zalać wodą sobie. Ja już wam nie będę tego pokazywał, jak to wygląda, no bo to taka breja trochę powstaje, może nie za ciekawie to wygląda. Ale ja już to próbowałem w smaku kiedyś namoczone. Mi podchodziło trochę mniej. Jednak wolałem, tak jak teraz myślę, jednak wolę opcję tą właśnie taką do pokłupania, jak w tym momencie. I tak właśnie radziłbym o to jeść. Ale teraz przejdziemy już do czegoś, co jest naprawdę dobre. Jest to batonik owocowo-zbożowy, który jest taką masą. Jest taką masą owocową, która jest zamknięta w dwóch papierkach. To są papierki. Pani asystentka, jakie są papierki może? Ryżowe. Też tak bym właśnie obstawiał, że to są w dwóch papierkach ryżowy. Proszę bardzo, tak to wygląda. I to jest bardzo smaczne, ponieważ nie jest za słodkie. Takie kwaskowe troszeczkę. Ale ma dodatek cukru. Ma cukier, tak. Ma cukier. Morela. Ale jest naprawdę fajne, bo to nie jest takie bardzo słodkie. Jak ktoś nie lubi bardzo słodkich rzeczy, to się nadaje. Ale do tego mamy alternatywę, którą można sobie załatwić. Jest to witanella. Witaj dzień, proszę bardzo. To jest smak rabarbar, truskaweczka. Ale jest też, przynajmniej ja widziałem w dwóch smakach, burak, czarna porzeczka. Tak to wygląda. I ja otworzę to, bo myślę, że szybko się z tym rozprawimy i to raczej tam się nie zestarzeje. Wiadomo, jak to z cukierki, prawda? Otwieramy. On jest troszeczkę mniejszy i jest na bardzo podobnej koncepcji. Mianowicie, o, też jest to masa zamknięta w papierze ryżowym. Tutaj bardziej widać jakieś takie nasionka, czy coś w ten styl. Ten jest taki bardziej dżemowaty. To jest na bazie daktyli. Tak. Ten jest tutaj, ten jest głównie tutaj daktylowy. I on jest wyraźnie bardziej miękki. I też troszkę bardziej słodki, ale też nie jest taki taki bardzo słodki. On jest tutaj słodzony, chyba nie ma dodatku cukru samego sobie, ale jest jakby sama słodycz pochodzi właśnie z tych daktyli. Ten ma taki, jak widzicie, biały, a ten jest taki stricte daktylowy. Więc jeżeli ktoś chciałby spróbować, jak taki batonik smakuje, to ten daje taką namiastkę tego właśnie batonika. I tak to właśnie wygląda. Ja wam dziękuję serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta przygoda wam się podobała. Myślę, że mogę śmiało polecić taką rację, jeżeli ktoś planuje sobie wyjść gdzieś z domu, gdzieś właśnie tak jak my tutaj jesteśmy w lesie, w Warszawie się, bo to jest nie Myślenicach, tylko to jest, jak to się nazywa? Międzylesiu. Nie wiem, czy my się Myślenice wzięły. W każdym razie jesteśmy tutaj w Międzylesiu, to jest jeszcze część Warszawy. Taki właśnie ładny las tutaj jest dookoła. Można sobie wyjść, zjeść coś fajnego i naprawdę spędzić miło czas. Ja wam za dzisiaj dziękuję. Jeszcze wezmę tutaj papier życia i pójdę rozprawić się z ostatnim przeciwnikiem tej racji, ale to już może bez was. Już może pójdę solo.
Zachęcam Was oczywiście do odwiedzenia kolejnych naszych przygód i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!